Musimy dzisiaj zmierzyć się z bardzo istotnym, choć trudnym pytaniem. Czego chce Pan Bóg? Jaka jest Jego wola względem nas? Pan Jezus opowiada o tym przypowieść, myślę, że znaną wielu z nas. Przypowieść o tym, jak pewien człowiek, będący właścicielem winnicy, o poranku wychodzi, żeby zatrudnić pracowników, którzy mają pracować przy jego winoroślach. Zatrudnia pierwszych, potem o kolejnych godzinach dnia wychodzi znowu na główny plac miasta, aby zatrudnić kolejnych pracowników, aż w końcu na godzinę przed zachodem słońca zatrudnia ostatnich. Kiedy dochodzi do rozrachunku, okazuje się, że jako pierwsi podchodzą ci, którzy pracowali najkrócej i otrzymują umówionego denara. Ci, którzy pracowali przez cały dzień, podchodząc, myślą sobie, że dostaną więcej, ale i oni zostają wynagrodzeni jednym denarem. Czują pewne poczucie niesprawiedliwości. Jak to? Przecież pociliśmy się cały dzień, pracowaliśmy ciężko, a zrównałeś nas z tymi, którzy pracowali zaledwie godzinę? Na to właściciel winnicy odpowiada: chcę tego ostatniego wynagrodzić tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi czynić, co zechcę? Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Nasza relacja z Panem Bogiem. Czy my czasami nie patrzymy na siebie, na innych i na Pana Boga w podobny sposób? Myśląc sobie o sobie za dużo, myśląc sobie czasami o sobie za mało, oceniając siebie i osądzając zbyt surowo. Pan Bóg jest suwerenny w swoim działaniu, to znaczy to On podejmuje decyzje i to On chce obdarzyć nas wszystkich zbawieniem, łaską, chce obdarzyć nas nowym życiem, chce obdarzyć nas prawdziwym szczęściem. To jest Jego wola. To On, to nie my. Pan Bóg traktuje każdego z nas równo. Na każdego z nas patrzy z jednakową przychylnością, z jednakową miłością, z jednakową łaską. Nie chce nas osądzać, ale chce nas zbawić. Nie chce oceniać, kto bardziej, a kto mniej, ale chce, aby każdy z nas był szczęśliwy. I dlatego ta przypowieść jest o nas. I ta przypowieść jest dla nas, byśmy w niej się odnaleźli. Gdzie jestem? Jakie jest moje myślenie? I czy przez przypadek nie chcę Panu Bogu narzucić mojego myślenia, mojego ludzkiego myślenia? Spójrzmy więc z perspektywy Bożej na nasze życie i na innych. Czyż Pan nie jest dobry? Pozwólmy Panu Bogu być dobrym dla nas i dla drugiego. Pozwólmy Panu Bogu być łaskawym, aby tej łaski doznać. Życzę Bożego błogosławieństwa.